Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dzisiaj zabierzemy was na czerwony dywan. Dzień dobry. Witamy. No pięknie. Trójmiasto przyjechało, już daleka was. No właśnie. Dzień dobry, witam wszystkich. Żona Marlena, oczywiście. Kurczę, jak się zachowałaś na czerwony dywan. No właśnie, teraz mogę poczuć się jak prawdziwy celebryta. Mój blask tak naprawdę rozpromieniowuje te warsztaty. Influencer Live Poznań. Konferencje. Co chwilę ktoś mnie zagaduje. Bo mamy tu dużo znajomych. Jestem bardzo znanym celebrytą. No prawda jest taka, że nawet nie ma chwili. O, już właśnie, proszę. Proszę zweryfikować tę informację. Ucieka przed nim cały czas. Dziękuję za to, że zrobisz sobie ze mną zdjęcie. I tak pozyskuję. No, to już jest wyćwiczony uśmiech. Pan Barwa Ceta. Tak, zapłaciłem mu za to, żeby ze mną zgrywać. To jest... A nagrywam. On cię zawsze okłamuje. No i teraz wpadliśmy. Dzień dobry. W niezłe tarapaty. Słuchajcie, parowar faceta nam podrzucił plecak z bombą. I ja myślę, sobie, że w środku jest parowar. Gdzie tak naprawdę? Myślisz, że on nosi ze sobą parowar? Wiecie, co ja myślę? No na ja takiej konferencji. Myślę, bombę z parowarem. I teraz trzeba szybko tą bombę na zewnątrz. Tak? Ewakuować się musimy, bo inaczej przecież to wybuchnie i wszystkich zabije influencerów i nie będzie internetu. Wcześniej przed tobą uciekał, teraz się będzie gonił. Proszę państwa, impreza się dopiero zaczęła, a my już tutaj obalamy wszelkie kłamstwa. To jest Aneta Rumińska, wirtualna asystentka i to jest po prostu pierwsze kłamstwo dzisiejszego dnia, bo ona jest prawdziwa. Ona tak, nie jest wirtualna. Nawet wizytówki ma nie wirtualne, tylko prawdziwe. To taka pani... Znaczy to wszystko chodzi oczywiście o to, że trzeba odpowiednio budować swój wizerunek, tak? I wszystko to jest po prostu odpowiedni ale sposób. Ale nie, to nie jest taki mądry vlog, to jest taki normalny... To nie! Ale ambicje się zaczęły. Mieliśmy powiedzieć, że oszukuje i daje prawdziwe wizytówki, a nie wirtualne. O, to ta pani. Ale jest zarówno wirtualna, jak i realna, więc tak. Ale tak. Za rok się poprawię, nie przyjdę z papierami. No. Zobaczcie, tu jest taka ściana, gdzie można się poznać i tu są takie normalne, jakby zdrowe komórki, zdrowe wizytówki, a nasza to jest taki wirus, który się przyczepia do każdego. Zobaczcie, tu ktoś następnym razem weźmiemy swoje pineski, taki jest plan. Tu. Nie wiem, czy nas puszczą z takim niebezpiecznym narzędziem. Zainfekowaliśmy już tutaj jedno. My się poznajemy po prostu, ze wszystkimi po kolei. Nie, to musi być gdzieś tak. Tak robią społeczni ludzie. Parowar faceta na poprzedniej konferencji był naszym przewodnikiem, proszę bardzo, teraz ucieka, nie chce z nami już. Powiedział, że teraz nawet my sobie poradzimy, bo wszystko jest tak rozplanowane, że da się ogarnąć. No właśnie. I zobaczcie, co my tu mamy. Tam strefa jedzeniowa. Ja tu w ogóle będę waszym przewodnikiem. Adrianna przytrzyma i ja tu będę wszystko oprowadzać. No co? Strefa jedzeniowa. Kanapki, przysmaki, pyszne, różne, z każdej strony świata. Tutaj strefa konesera dla Rafciaka. Balony. Specjalnie z okazji mojego przybycia tutaj. Tak. Zrobili strefę Jacka Daniela. Balony. Bo ostatnio miałem ochotę i zrobili taką. Znowu kłamie. Tutaj, no jak widzicie, celebryci, tak. Inne takie osobistości. Tak. Nieważne. Znowu się słychać w kadr. Chodźcie jeszcze raz na wizytówki, bo tam doszła wizytówka. Tak jest. Okej. Okay. No i najważniejsze jest to, żeby się wyróżnić. Tutaj Ania z Poznania, proszę bardzo, kolejne znajomości. Cześć. Zobaczcie, tu na przykład Ania z Poznania powiedziała, że nas bardzo lubi i ona odda nam swój nowy model Canona i na nasz taki połamany. Tak powiedziała, także... No kochana jest. No. Kochana jest, co zrobić? Ja cię kręcę. Kolejne spotkanie. Milionerka, proszę państwa. Tak. No, mamy bogatych znajomych. A stawiałaś wczoraj na biforze pizzę? A. To dobrze, że nas nie było. Tania to jest taka numerantka, zobaczcie, ona wszystko robi na odwrót. Że... Ja nie wiem, kto jej dał prawo jazdy. Tak, no właśnie, dla sławy. Zobaczcie, ona nawet jeździ tyłem. No. Najważniejsze tutaj w tym wszystkim to jest łamanie schematów, zobaczcie. 6 milionów lajków, wychodzenie poza kadr. O. Jacy oni są szybcy i wściekli, jacy zakochani. O. Jakie piękne, zobaczcie to. Ale oni są fotogeniczni. Masakra. Rude włosy Ady robią robotę. Dobra. Ale
jesteście fotogeniczni. To musiało się tak skończyć, zobaczcie. Ekipa zebrana, jemy oczywiście, no co my możemy robić? Ada oczywiście ma z buraka, bo jest burakiem. Przyzwyczajona do życia z burakiem. A. Rafał mnie unikał wczoraj w ogóle. Ja nie odpuszczam. Oni w ogóle się ukryli w mieszkaniu i tam. Ja uznałem, że... Ona pisała, że pizza wisi. Słuchajcie, bo to jest tak, on dostał współpracę z Lidla, ja nie dostałem, więc przestałem się do niego odzywać. Proszę Państwa, to są wizytówki. Nie dość, że Ania z Poznania. W środku jest rysunek Ani. Przepiękny Poznań. Tutaj wszystkie informacje, ale to, słuchajcie, druk 3D. Po prostu hit. Jak będziecie coś potrzebowali, to się proszę zgłaszać do Ani. I takiego kota na przykład wam wydrukuję. Ja mam czarnego. Ja, na szczęście. Lecimy właśnie na salę główną, bo za chwilę prelekcję będzie miała Ania Kęska, czyli Ania maluje. Chyba, że inna Ania wskoczy na scenę, co jest wysoce prawdopodobne. Zobaczcie, jakie tu mamy miejsca zaszczytne. Pierwszy rząd, proszę bardzo. No właśnie. Wykład Ani maluje zaraz będzie. Czy twórca potrzebuje menadżera? O, nie widzieliście. Teraz widzicie. Wbrew tytułowi, znaczy nie, no może nie wbrew tytułowi prezentacji, ale uważam, że wiele osób, które myślą, że potrzebują menadżera, wcale go nie potrzebują, tylko potrzebują usług kogoś zupełnie innego. Ale do tego jakby dojdziemy w trakcie prezentacji. Można omawiać spotkania, towarzyszyć na różnych eventach. Czasami to jest przydatne, że ktoś ci nakręci stories z jakiegoś eventu, z którego jesteś zobowiązany przygotować relacje, bo to też może być ciekawsze. Może pilnować kalendarza, ustalać jakieś miejsca, w których fajnie będzie zrobić zdjęcie, rezerwować bilety. To są takie typowo administracyjne prace, które nie wymagają dużej znajomości branży. Możemy chwilę poprzeszkadzać? Masz jeszcze pieniądze? Ja muszę tu Anię pokazać. Zresztą już pewnie wszyscy Ani znają u nas, ale Ania się mną zaopiekowała na pierwszej mojej konferencji blogowej. Ja pamiętam, jak mnie zagadałaś. Ja byłam taka, tak, i byłam taka przerażona i jeszcze wtedy nie potrafiłam rozmawiać z ludźmi. Trzy razy. Tak. A teraz jesteśmy u Ani na prelekcji. Ja nie wiem, Rafał chce uciec, bo zostaje, nie wiem, włosy niby zapuszcza, ale nie chcę słuchać. W włosach to będzie rzetelność. To byśmy po prostu bardzo się zaczynamy z fajnymi dziewczynami. No właśnie, dziewczyny fajne. Mamy konflikt teraz. Zostacie włosy? Nie ruszać się, ale na konflikt będziemy żałować. Tak, zrobić ze mną zdjęcie. Mieliśmy iść na Karkówkę. Nie wiem, czy raz zostać. Dobra, ja wyszłam na Karkówkę. No i dobra, teraz najważniejsza sprawa. Czyli lecimy kupiłam na Karkówkę. W Rafała chyba, no po to zamiast mięsa. Zamiast tego w ogóle jedzenia, bo mięsa to dobra, że nie jesz, ale... Jak plan, prawda? Jak no po, powiedz, poleć, no. A bo ty teraz nie masz. Ona nas ogląda jak klan, także... Nie, naprawdę moi ulubioni youtuberzy. No po prostu ale pokaż na reklamu i tak właśnie. Tak, najmniej wartościowy kanał na YouTubie. Tak. I blog jeszcze. No właśnie. To tak. Ale słuchajcie, ona na żywo też jest taka fajna. Nie wierzyłam do końca, ale jednak. Dotarliśmy do takiego stoiska, że Azję zrobią turban. Turban ci zrobią. Wiesz? A wiesz, że jak będziesz miała taki turban, to będziesz mogła być z Turcji. No na przykład. Do mnie nikt nie podchodzi, a Łady to całą stylówę. Tutaj zaraz pani będzie robiła jakiś turban, kapelusze, sukienki, a mi ich nic nie da. Dlaczego mnie nikt nie stylizuje? Proszę powiedzieć, bo co, bo brzydszy jestem, tak? Bo ty już jesteś taki piękny, że już nie musisz. A, no to chyba, że tak. Pani się specjalnie rozbierze, żeby mi oddać sukienkę. O. Pani bez głowy, pani głowę straciła do tej sukienki. Zobaczcie, jaki piękny kawy. Ja chciałem z serduszkiem, ale pan powiedział, że wolałby dać to pani. Ale ty dostałeś dwa serduszka. Tak, ale powiedział, że mnie też pozdrawia i dostałem kwiatka takiego, powiedzmy. Mniejsza od trzech, powiedzmy. No, kwiatek sercownika. Zobaczcie, a tutaj na przykład jest taka ściana, gdzie można sobie łapę przycisnąć, farbę sobie wybierasz. Który kolor sobie wybierasz? A nie, była fioletowa też chcę. No to fioletowa bądź. Ej, włosów nie zamocz, bo będziesz miała fioletowe... A masz rudę. Takie jak rękę? Tak.
I gdzie? Na dole, tu po prawo. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Przybijam piątkę z fabryką, dobra? Tu. Myślałam, że to jest takie, takie bardziej... To spadnie teraz na ciebie. Okej. Okay. Ale ładna ręka, ja. Yeah. Bardzo ładna. Trzy. Nie, no, niż od trzech. No. I wylądowaliśmy na prelekcji radomskiej. Ta organiczna ma szerszy kontekst twojej osoby. Nie pojawiła się, tylko wie trochę więcej. Więc nawet jak coś odwalisz, czyli na przykład zrobisz niefajną kampanię, czy jej zdaniem przekroczysz pewne granice, to ona po prostu łatwiej ci wybaczy, tak jak łatwiej wybaczysz komuś, kogo po prostu lubisz i znasz, nie skreślasz go tak od razu. Ja mam takie pytanie, prośbę, czy jakby się udało nagrać, czy ja mogę prosić o pozdrowienie bratowej Kingi i ile by mnie to kosztowało? Właśnie. 4,50, bratowa Kinga, bardzo serdecznie cię pozdrawiam, dziękuję, bo chyba mnie oglądasz, tak, tak, nosiłem. Śledzona cały czas, przez całą rodzinę. Bardzo dziękuję. Wszystkie kwiaty już w rodzinie się pojawiły, zaraz tata nawet. To jest creepy trochę ta informacja teraz, ale dziękuję. Troszkę. Nie wiecie, gdzie mieszkam? Tego się nie wiemy, dobrze. Nie powiemy tutaj. Byliśmy na prelekcji radomskiej, która dotyczyła hejtu i w tym czasie odebraliśmy dwa komentarze od hejterów. Także nie wiem, jak się tu czuć. W każdym razie impreza się już powoli kończy. Pierwsza część konferencyjna, bo jeszcze mamy dzisiaj after party. A póki co jeszcze raz tu się przejdziemy. I trzeba odpocząć po tym męczącym dniu. Teraz jesteśmy na stanowisku, gdzie trzeba coś stworzyć. I tutaj przykładowo pan właśnie rysuje. Rysuje, maluje. Tutaj portret dziewczyny, po prostu genialnie. Obawiam się, że nie jesteśmy w stanie tego odtworzyć, no ale chociaż mniejsze od trzech narysujmy. Żeby, będzie na żywioł, nieważne. Jak zaczniemy, to jakbyś włączyła. Dobra, a może z dźwiękiem, z kimi będziemy sobie. Dobra. 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 Skipi dybi, skipi dybi. Dobra. Ure, ty tu kamera nie nadąża Boże, za tym, co się dzieje. Słuchajcie, prelegenty, proszę, tu moja wizytówka bycia fajnym, ważnym prelegent? Celebrytą. Aj Jezus, ile ludzi. Może jeszcze wystąpisz na scenie. Ile ludzi nas rozpoznało. Nie no, tak naprawdę było super. Dużo ludzi. Fajne było, ludzie tu są bardzo. Bardzo ludzie. Fajni ludzie. Mimo, że ogólnie to się boimy ludzi i siedzimy w naszym małym mieszkanku, zakątku, to no. Tych się nie warto bać, bo są fajni. Poznaliśmy takich celebrytów różnych, zrobiliśmy sobie zdjęcia z nimi. A teraz... W ogóle, jeszcze dodam, że to jest taka rywalizacja ostra i po prostu Anie z Poznania tak, nas tak dziękuję. Wspierają i robią nam wszędzie zdjęcia, po prostu są, wykazują się taką cierpliwością nadludzką. Nie wiem, co będą chciały w zamian. Bo zbieramy punkty na taki konkurs, w którym można wygrać gimbala. Gimbala i wtedy te kadry nie wyglądałyby tak, tylko by tak płynęły po prostu. Ale pięknie to zobrazowałaś. Ale mamy silną konkurencję, więc nie wiemy, czy wygramy. W każdym razie chciałem powiedzieć, jeszcze jedną rzecz, mamy zdjęcie z gąciarzem. Tak. A teraz wracamy. Tak. Zero ekscytacji, nie. No zero. A teraz... Ale ja ci nie dam do powiela. No dobra. Bo jeszcze rozwinę wątek, bo tak jest nas vlogery, że pochwaliłam się na pochwaliliśmy się, że też vlogujemy i zrobiliśmy sobie zdjęcie, ale nic nie nagraliśmy. Także tak vlogujemy, że... Właśnie. Ale zdjęcie wrzucimy oddaję na Instagrama, głos. Zapraszamy na naszego Instagrama. Teraz lecimy szykować się, wypięknić. Nie żebyśmy teraz nie byli piękni, ale jeszcze wtedy wyszykujemy się jeszcze mnie bardziej. Mnie pani tu Diorem pomalowała dzisiaj. To już piękniejsza nie będę chyba. Lecimy na wieczorną imprezkę, galę. Po prostu wypachnieni, wypięknieni. Mamy całe półtorej godziny na wszystko. I lecimy. Będziemy na razie do naszego Airbnb. Pojawiamy się już wyszykowani, piękne stylizacje, ułożone włosy, brylantyna, gotowi na imprezkę podbijać świat. Tak właśnie, a to my. Imprezka. Podeszła do nas Monika, ale udaje cały czas, że rozmawia przez telefon. Tak. Jest bardzo, bardzo zajęta i że nie ma dla nas czasu. Ale my nie jesteśmy tacy, prawie nie będziemy się obrażać. No dobra, to chociaż ją tutaj objedziemy od góry do dołu i dajemy święty spokój. Już załapaliśmy aluzję, nie chce z nami gadać. Idziemy właśnie na galę twórców i to jest ta gala, na której też byliśmy gdzieś tam w rankingu, chociaż konkurencja była przeogromna i przewielka i naprawdę takie już przewielka. Top of the top, ale bardzo, bardzo dziękuję, że w nas dziękujemy. Tak, dziękujemy za głosy. Wierzyliście i wierzycie i głosowaliście. O. Trochę jeszcze zdanie składam. A jeszcze nie piliśmy whisky, bo tam jest whisky jak coś tam. Ale Adam mówi, że na razie muszę być ładny i zachować twarz i spotkać się z ludźmi, a dopiero potem mogę iść na whisky. No,
trzymamy kciuki za Anię, kategoria lifestyle. Właśnie, my już brawa bijemy, także już Ania musi wygrać. Słuchajcie, z kategorią lifestyle jest taki problem, że kategoria lifestyle jest kategorią myślnikową, bo blogów lifestyle'owych o lifestyle'u jest, jak się skupimy, jest bardzo niewiele i każdy z tych blogów jest blogiem z top 10, z top 50, które przyjrzałem, bo miałem ochotę. Jest blogiem lifestyle coś, mamy lifestyle studia, lifestyle dbania o swój porządek, lifestyle kebaby w Berlinie, bo Maciek wie, czym się zajmuje, życiu, żeby było smacznie. I jest to ogromny problem, w jaki sposób porównać te wszystkie blogi lifestyle'owe, więc ja postanowiłem na chwilkę zapomnieć o tym myślniku i się zastanowić, która z tych spójności może zaoferować nam najwięcej czytelnikom bądź widzom. I moi drodzy, ja miałem takie wewnętrzne marzenie kiedyś, że jak będę w takiej sytuacji, w której mam kopertę, to ja tą kopertę, będąc z pełną świadomością na złej konferencji, otworzę i powiem, że wygrał La La Land, żebyście pomyśleli, że nie umiem dowcipy. Ale jest to rzecz bardzo nieporządna, taka wręcz mogąca drażnić pedantów. I w ten sposób robię przejście do faktu, że wygrała Ula Pedantula. Zawsze, jak tylko spotkaliśmy parowara faceta, znalazły się też nagle miejsca siedzące. Po prostu ten gość potrafi załatwić wszystko. A takim ładnym dziewczynom to już w ogóle. Bez problemu. Nie wahał się ani chwili. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Drodzy Państwo, za nami impreza jeszcze trwa w najlepsze, no, ale dla nas się to już się kończy, to już nie te lata. Dla nas się skończyło, bo ja w ogóle tak stwierdziłem, że na starość tak po 23 to już jest dla mnie koniec imprezy, a jest pierwsza, to już w ogóle powinienem spać już. Ale znowu jakbyśmy siedzieli przy komputerach albo serial oglądali, to byśmy... To do piątej. Do piątej, spoko. Ale impreza to i tak nie, już, to, ja już jak na nas się, jest jak na... szaleństwo jakieś. Ta. Robimy sobie spacerek, wracamy do naszego mieszkanka, idziemy spać, także... bo potrzebujemy sił na jutro. Ja już chciałem mówić, że dziękujemy Wam za oglądanie tego vloga. Zapraszamy do subskrybowania. Do kliknięcia, wiecie czego? Czego? Dzwoneczka! Tak jest! I do zostawienia łapki w górę i do obejrzenia jutrzejszego vloga. Jutrzejszy vlog będzie super, ponieważ będziemy kolejny dzień właśnie... Powtórka z rozrywki. Na międzyrządowych targach poznańskich, na influencer, live, vlog, wow. Wow, wow, wow. No, także będzie się działo. Do zobaczenia jutro! Pa.